miały żadnego małe znaczenia skoki, dla rynku chwilę bankrutowały, ale teraz duże skoki bankrutują. I nawet te banki otrzymywały za to pieniądze z funduszu specjalnego unijnego. A więc to się robiło, tak? I jak bankrutowały małe skoki i przejmowały je duże banki, to wtedy opozycja była zachwycona i bardzo się Platformie podobało. Teraz, jakby miało dojść do tego, że jakiś chory bank, czy nie bank z problemami, miałby przejąć bank z dobrymi wynikami, to to jest karygodne i to jest działanie na szkodę, tam niszczenie przedsiębiorców. To są kompletne brednie i to świadczy, ci ludzie wykazują się z totalnej pozycji kompletną ignorancją. Różne złodziejskie, bym powiedział, interesy, czy różne takie biznesy polegające na żerowaniu na polskim państwie zaczynają się kończyć. One się jeszcze nie skończyły, one się dopiero zaczynają kończyć. I to bardzo wielu niepokoi. Więc być może, że dawni beneficjenci III RP, państwa teoretycznego, doszli do wniosku, że tak dalej być nie może, no bo po prostu oni już tych miliardów nie wycisną z polskiego państwa. To jest akcja w dużej mierze, oceniam, polityczna. Pana zdaniem, czy tam widzi pan jakiś wątek, nie wiem, przestępczy, mafijny, być może służb specjalnych? Jak pan to widzi? To zaczekajmy, zobaczymy jeszcze, jakie będą te zeznania, jakie będzie śledztwo, ale niewątpliwie właściciel mógł po prostu dojść już do wniosku, że dalej się już tak nie da, że tak powiem, wachlować między spółkami, różnymi operacjami i uznał, że no, skoro spadnie na niego wreszcie zasłużona kara, moim zdaniem, bo to wpis na listę oszczędności, moim zdaniem, jest w pełni zasłużony, tylko że on jest po prostu bardzo spóźniony według mnie. No, powiem szczerze, ja uważam, że już dawno można było znacznie bardziej rygorystyczne działania podjąć, bo sytuacja zmierzała tylko ciągle ku gorszemu, więc być może, że doszedł do wniosku, że takim rzutem na taśmę uda się to połączyć z polityczną rozgrywką, czyli wszyscy, że tak powiem, coś dostaną. Z Januszem Szewczakiem z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał Karol Tokarczyk. Tymczasem Leszek Czarnecki przyjechał dziś do prokuratury w Katowicach, gdzie zeznawał w związku ze złożonym przez siebie zawiadomieniem o propozycji korupcyjnej ze strony byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Przed przesłuchaniem właściciel Getin Noble Banku mówił, że liczy na wyjaśnienie sprawy. A o całej aferze Adrian Klarenbach rozmawiał z posłanką z ruchu Kukiz15 Agnieszką Ścigaj. Samo spotkanie budzi moje poważne wątpliwości, nie tylko moje, że do niego doszło. Fragmenty rozmów, które usłyszeliśmy, nie powinny się zdarzyć. Mówimy o instytucji wysokiego zaufania publicznego, instytucji, która czuwa nad bezpieczeństwem finansowym wielu obywateli Polaków. Ma ostrzegać, ma być krystaliczna, transparentna, przejrzysta, czysta i absolutnie bez cienia żadnych podejrzeń. I czy była kartka, czy nie była kartki, te wszystkie sytuacje, które się zdarzyły, a one się zdarzyły na pewno, bo rozmowa się odbyła, bo to już wiemy, tak? I odbyła się nie w takim, jak powinna, otoczeniu, nie, bo sam na sam rozmowa prezesa KNF-u z prezesem banku, który tak naprawdę... Do końca też pewności nie mamy, czy to była rozmowa sam na sam. Tym bardziej, że Komisja Nadzoru Finansowego próbuje się licytować teraz z pełnomocnikiem Leszka Czarneckiego, który pełnomocnik, przypomnijmy, miał dziś w prokuraturze złożyć kolejne nagranie, czy złożył tego, nie wiemy jeszcze w dalszym ciągu. Natomiast wiemy, że Komisja Nadzoru Finansowego mówi tak, że my też mamy nagrania. No właśnie, no to już robi się nawet niezabawne. My szczęśliwie na żywo rozmawiamy. No właśnie, my to już się robi nawet niezabawne. No Komisja Nadzoru Finansowego, posługiwanie nagraniami. Nie wiem, co to za nagrania. No pan redaktor mnie w tej chwili zaskakuje. No, nawet szczerze powiedziawszy, dla mnie sytuacja jest od samego początku na tyle jakby trudna do oceny, że po pierwsze rzeczywiście dotyczy takiej sytuacji, w której no, nie wyobrażam sobie, że ono mogło dojść do tej sytuacji, ale doszło, tak? Mamy do czynienia z kolejną instytucją, która traci wiarygodność. No umówmy się, to jest kolejna instytucja państwa polskiego, która traci wiarygodność, zaufanie Polaków. Za chwilę już nie będziemy mieli do niczego nikogo zaufania. Ale pytanie brzmi tak, czy to instytucja traci, czy jej przewodniczący?
No z całą pewnością na czele tej instytucji stoi przewodniczący. Polityka Prawa i Sprawiedliwości opiera się w bardzo dużej mierze na takiej retoryce i od lat była prowadzona, łącznie z tym, że to pozwoliła dojść do władzy, że ci z platformy, ci ludzie, system jest super, tak, wszystko funkcjonuje super, tylko ludzie w tym systemie byli źli, nieuczciwi. My teraz wstawimy tam swoich, którzy będą dobrzy, uczciwi, szlachetni, moralnie absolutnie nienaganni. No jeżeli patrzymy na taką retorykę i zapewnienia i patrzymy na osobę pana Chrzanowskiego, no to proszę mi wybaczyć, to w takim wypadku wszystkie słowa Prawa i Sprawiedliwości, które kierowane są i są mocno podkreślane, wiarygodność osób, które oni wsadzają na swoje stanowiska bez żadnych konkursów, ulega Wstyd się przyznać, ale dzięki tym nagraniom, czy dzięki temu, że sprawa wyszła, ujrzała światło dzienne, nie będę mówił, że wyszła na światło dzienne, ja się dowiedziałem, jak się nazywa przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. No, panie redaktorze, no to pewnie wiele takich afer, które wychodzi na światło dzienne, uzmysławia nam i wielu Polakom uzmysławia, są, do czego są instytucje państwowe i tak naprawdę kto stoi na ich czele, jakie ma zdania. Tak było w przypadku Trybunału Konstytucyjnego, proszę sobie przypomnieć, ilu Polaków wcześniej wiedział, o czym się zajmuje Trybunał Konstytucyjny. Ale to nie jest dobra rzecz. No to my w ogóle mamy Trybunał Konstytucyjny. Ale właśnie, ale to nie jest dobra rzecz, bo to świadczy o niskiej edukacji obywatelskiej i o tym, że rzeczywiście ludzie przyzwyczajeni są do pewnej retoryki bardzo płytkiej, mało merytorycznej w debacie o politycznej, nie bardzo interesują się szczegółami, nawet takimi, jak to mówimy o osobach, a potem jak dopiero wychodzi na jaw afera, to jest coś, co zostało ujawnione, a ile rzeczy się nie ujawnia i nie wychodzi, to dopiero się wtedy orientują, że rzeczywiście jest coś takiego Komisja Nadzoru jak Komisja Nadzoru Finansowego, która mówi i ma czuwać nad oszczędnościami Polaków, nad ubezpieczeniami, nad rynkami inwestycyjnymi, nad instytucjami wszystkimi, które obracają naszymi pieniędzmi. I to jest bardzo ważna instytucja. Powinna być wiarygodna. No ale okej, najpierw usłyszeliśmy podczas afery Amber Gold. No ja wcześniej słyszałam o KNF, ja to nie wiem jak... mówię w imieniu słuchaczy, usłyszeliśmy. A, rozumiem. No to część słuchaczy może tak, ale część słuchaczy, którzy na przykład świadomie inwestują albo oszczędzają w bankach, myślę, że miała informację, co to jest KNF i często sprawdzała na przykład wiarygodność. To nie jest tak, że nikt tego nie sprawdza. Wiarygodność na przykład instytucji banków, tam gdzie lokują swoje pieniądze, jakieś większe pieniądze, większe oszczędności. 2,5 roku w przypadku Amber Gold zajęło prokuraturze stawianie zarzutów i ewentualne zamykanie. No to, że afera, to, że sytuacja z Amber Gold była w ogóle kuriozalna i w ogóle nie powinno dojść do takiej sytuacji, to wiemy od dawna, no bo to jest ta komisja śledcza, popieraliśmy tą komisję śledczą, przysłuchujemy się przesłuchaniom temu, co się dzieje w komisji Amber Gold, no więc to jest oczywiste, że państwo zawiodło na każdym poziomie, jak tylko możliwe, no ale panie redaktorze, jesteśmy tym ruchem, który cały czas postuluje i jakby upomina Prawo i Sprawiedliwość, że świadomi, że władza deprawuje, a władza absolutna deprawuje absolutnie, że stawianie tylko i wyłącznie na zmiany kadrowe, w przypadku kiedy mówimy o kilku tysiącach już ludzi na stołkach szefów spółek Skarbu Państwa, na różnych instytucjach, które właśnie mają wpływ na nasze decyzje, może zawieść, że tylko kontrola społeczna, że tylko pewne elementy demokracji bezpośredniej, jak tylko partycypacja społeczna może uchronić nas przed tego typu kolejnymi aferami, których przez ostatnie 30 lat, pan sam przyzna, mieliśmy tyle, że chyba i nazwy miały takie, że już chyba nikt nie potrafi ich nawet wymienić. To prawda. A pani poseł pamięta? No wszystkich nie, chyba nie, bo to niestety jest straszne, ale przez taką mnogość tych afer i przez to, że politycy, którzy mają pośredni lub bezpośredni udział w tych aferach, to my zaczynamy się do tego niestety przyzwyczajać. Znaczy, politycy chcą, aby się Polacy przyzwyczaili. Po posiedzeniu nocnym Komisji Stabilności Finansowej mamy komunikaty jasne. Fundusze są, państwa pieniądze są niezagrożone w żaden sposób. To dobry komunikat czy zły? No to teraz odpowiem tak. Taki sam komunikat mieliśmy na posiedzeniu Sejmu, na komisjach, kiedy wybieraliśmy i były zapewnienia i łącznie teraz, że są zapewnienia na przykład prezesa NBP o tym bezpieczeństwie i to są tylko słowa i zabezpieczenie, że rzeczywiście na czele KNF stoi bardzo dobry, uczciwy, merytoryczny człowiek. Więc tyle są warte słowa i zapewnienia w tej chwili i to, co powiedziałam, to jest utrata wiarygodności. To jest utrata wiarygodności do systemu, który opiera się tylko i wyłącznie na wymianie osób i ludzi, dlatego, że ktoś oceni ich postawę i moralność. Prezes NBP-u, profesor Glapiński, mówi też o polecał pana Chrzanowskiego.
rekomendował. Mówi też o tym, żeby nie łączyć instrumentów finansowych, instytucji bankowych z polityką. No. Żeby nie pozwolić w tej chwili politykom ingerować w te instytucje. No bardzo ciekawa teza, dlatego że rzeczywiście, kiedy my o tym mówimy, że w wiele instytucji państwowych jak najmniej powinno być polityki, to w przypadku, kiedy się obsada takie stanowiska, ze strony rekomendowanych osób, a pan Kapiński jest rekomendowaną osobą przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, nagle się okazuje, że to nie jest dobre, żeby łączyć politykę. No to albo rekomendują politycy, wybierają politycy poszczególne osoby i wtedy ta polityka w tym jest, albo rzeczywiście na przykład skłaniamy się ku temu, tak jak Kukiz 15 mówi cały czas, aby w różne instytucje, na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, czy właśnie nadzory finansowe, nie mieszać tej polityki i nie dawać władzy bezpośrednio jednej partii rządzącej. To wtedy to rację ma bytu. Natomiast ja rozumiem, o czym mówi pan Kapiński, bo to rzeczywiście nie jest dobre, bo rynki i gospodarka powinny być jak najmniej zależne od wojny politycznej, a szczególnie w tej sytuacji, w której my jesteśmy, takiej wojenki polsko-polskiej, gdzie wszystko się absolutnie przekłada na tą wojnę. Ale niestety tak nie jest. Ja bym się cieszyła i to rzeczywiście słowa pana Kapińskiego są takie, że jakbym powiedzieć, no to przecież cały czas Kukiz 15 proponuje takie ustawy, proponuje takie zmiany, aby większość tych dziedzin, które mają, bezpośrednio dotykają życia i gospodarki Polaków, nie mieszać tej polityki. Ale tak się nie dzieje. I Prawo i Sprawiedliwość też nie zmierza w tym kierunku, aby tak się nie działo. Pani poseł, Koalicja Obywatelska szła do wyborów samorządowych po to, żeby oddać władzę obywatelom. Tak. Żeby to obywatele mogli rządzić. Tak, Platforma Obywatelska, tak w samej nazwie sobie też tam kiedyś miała. No i Koalicja Obywatelska, tak, tak. To i jedno, i drugie jest obywatelska w tle. I dziś zawarto obywatelski sojusz w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. I tak oto Adam Struzik ma kolejną kadencję jako marszałek. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Do tego wszystkiego, pani poseł, ta obywatelskość przejawia się tym, że PSL poszło w koalicję z Platformą i z Nowoczesną i już zadeklarowano, że podobna koalicja będzie do wyborów do Parlamentu Europejskiego i będą robić wszystko, żeby było podobnie przy wyborach do Parlamentu Krajowego. To ja panu opowiem przykład z mojego rodzimego podwórka, analogiczny do tego i do tej sytuacji. Powiat Olkuski, starosta, większość w Radzie wybrana radnych Prawa i Sprawiedliwości, część radnych samorządowców, absolutnie niezwiązanych nigdy z żadnym ugrupowaniem partyjnym, chce poprzeć starostę wybranego z Prawa i Sprawiedliwości, a pan Prawo i Sprawiedliwość wiąże się z koalicją, koalicjantem, który wcześniej startował panem starostą obecnym z list Platformy Obywatelskiej. Też to robi dla dobra powiatu i samorządowcy na to się na przykład nie zgadzają. Więc proszę mi wytłumaczyć te wszystkie koalicje, które tak naprawdę bezpośrednio wiążą się tylko z rozdawaniem stołków. Tu w ogóle nie chodzi o żadne dobro obywateli, bo gdyby tak było, to pierwsze decyzje wszystkich tych samorządowców polegałyby na przykład wprowadzeniu obligatoryjnego referendum, pytaniu się obywateli. Na rzeczywiście koalicjach, które nie mają ceny stołków. Panie poseł, ja jestem wielkim orędownikiem referendum. Moje pytanie tylko brzmi, jeżeli gmina jest zadłużona po uszy, albo nawet gmina, jeżeli nie jest, weźmy miasto takie, niech to będzie Łódź, gdzie rzeczywiście miasto tonie w długach. I pani poseł by się jeszcze referendum marzyło, przecież referendum nie jest za darmo. No, panie redaktorze, można wprowadzić elektroniczne e-voting, można naprawdę wprowadzić to przy okazji różnych innych decyzji, kiedy się w gminie funkcjonuje i szukanie oszczędności, a jednocześnie w tym samym czasie robienie różnych inwestycji, które są nietrafione, nie spełniają oczekiwań mieszkańców i tak naprawdę stoją puste, a jeszcze mało tego przynoszą większe długi dla miasta, no to się bardziej opłaca. Zrobić referendum, czy rzeczywiście porobić inwestycje, które jednemu czy drugiemu radnemu dadzą w przyszłości kadencję, ale tak naprawdę z punktu widzenia, z perspektywy miasta w żaden sposób nie będą ekonomiczne, nie będą efektywne. Czyli to będą wyrzucone pieniądze w błoto. To będą prawdziwe wyrzucone pieniądze w błoto, a nie zapytać się mieszkańców, która inwestycja dla nich byłaby ważna. Więc możemy tak to licytować, bo te miasta skąd się wzięły zadłużone, bo jednym z głównych postulatów również naszych było to, aby ograniczyć zadłużanie miast, żeby doprowadzić do zrównoważonych budżetów. Bo oczywiście, że błędem i jakby rzeczą niedopuszczalną jest zadłużanie przez samorządowców miast na kolejne pokolenia. Niech sobie zadłużają miasta na czas swojej kadencji. Zaciągają dług,
spłacają go, oddają miasto, a nie zaciągają długi na 20 lat, na 15 lat, gdzie te wszystkie długi będą musiały spłacać dzieci i wnuki, nie za ich już kadencji. Prezydent podpisał dziś ustawę wprowadzającą w życie pracownicze plany kapitałowe, w skrócie PPK. Pisał ustawę, która naszym zdaniem nie jest dobrą ustawą. Polsce należy rozpocząć pracę nad systemem emerytalnym, nie pompować do tego systemu, a niestety te pieniądze wpłyną bezpośrednio znowu do upadającej instytucji, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie ją ratować. Po pierwsze są... Panie doktorze, ZUS to jest naprawdę instytucja, która kosztuje krocie, która nie jest efektywna, oszukuje Polaków, bo bardzo często im mówi, że mają tyle i tyle na kontach, a potem jak co do czego przychodzi, to tych pieniędzy fizycznie nie ma. Z każdego roku z budżetu państwa dopłacamy do tej instytucji i to jest instytucja, która nie gwarantuje ani panu, ani mi naprawdę żadnej emerytury, ani żadnej renty. To jest rzeczywiście niereformowalna instytucja. Nie wprowadza się żadnych reform, które zabezpieczą przyszłe pokolenia, które wiemy, że tak naprawdę nie zastąpią. No to może to PPK jest właśnie taką alternatywą. To jest sięganie kolejny raz do kieszeni podatnika i do kieszeni pracodawcy. To jest ściąganie pieniędzy, które nie... To przypomina trochę jak otwarte fundusze emerytalne, kiedy nam mówiono. Z tą różnicą, że tutaj mamy zawarte, że to są pieniądze prywatne. Tak mieliśmy tak samo przy OFE, jak panu przypomnę. Jakoś to nie uchroniło tego, żeby te pieniądze prywatne z powrotem wróciły do budżetu. Ja podpisywałam, byłam zachęcana reklamami, olbrzymią kampanią i politykami, żeby się zdecydować i żeby będę... Zresztą ja nie miałam takiego wyboru, bo weszłam w tym pokoleniu, kiedy zostałam zmuszona do tego właśnie, żeby korzystać z OFE. Co każdego roku wysyłano mi deklaracje, pokazywano, ile to ja mam na koncie. To są moje pieniądze prywatne, tak, to wszystko pracuje na moją emeryturę. Po czym jednym ruchem, bo trzeba było uruchomić kreatywną księgowość, partia, która rządziła, zdecydowała, że zabierze je z powrotem do budżetu i wtedy wszystkim oznajmiono, ale przepraszam, to nie były wasze pieniądze, to były pieniądze w budżecie. Więc tak samo będzie w tym wypadku i proszę mi uwierzyć, że rzeczywiście zaufanie do tych... do tego typu deklaracji politycznych, jak w tej chwili też mamy, no już jest na niskim bardzo poziomie, przynajmniej w moim pokoleniu. Panie pozwolę, co by Kukiz15 zaproponował alternatywnego do PPK? Przede wszystkim należy rozpocząć reformę systemu emerytalnego od tych osób, które wchodzą na rynek pracy. Tego się nie robi. Te osoby na rynek pracy wchodzą w stary system, który jest patologiczny, nie przynosił efektów, więc należy rozpocząć. Nie wolno oczywiście zabierać ani negocjować praw, które już są nabyte, jeśli chodzi o osoby, które już emerytury czy renty. Natomiast rozmawiać o emeryturze obywatelskiej, rzeczywiście można pozwolić im w pewnej części oszczędzać, a w drugiej gwarantować pewną emeryturę obywatelską. Tą dyskusję należy rozpocząć, bo to nie od tego momentu wiemy, że ZUS jest niewydolny. Ja chciałem zadłużone miasta. Co z tą solidarnością obywatelską? Zadłużone. Solidarność obywatelska jako społeczeństwo powinniśmy rzeczywiście być solidarni, zbliżają się święta, powinniśmy pomyśleć o tym, które mają gorzej, które żyją w naszym najbliższym sąsiedztwie, zobaczyć jak będą wyglądać ich święta i to jest naprawdę taki dobry moment, żeby zacząć o tym. Agnieszka Ścigaj, Kukiz15, bardzo dziękuję. A rozmawiał Adrian Klarenbach. Północ, południe. Polskiego Radia 24. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Świat. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Zadłużone miasta. Dobry wieczór. Miasta zadłużone. Projekt nowego budżetu strefy euro, debata o Ukrainie, a także specjalne spotkanie ministrów w sprawie Brexitu o Brexicie. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Uruchomienia procedury zmiany lidera partii konserwatywnej. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Przesyła listy do szefa tak zwanego Komitetu 1922. Miasta zadłużone. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. To oznaczało rozpoczęcie procedury głosowania nad wotum zaufania dla premier May. Nie uzyska tego. To jest inicjatywa 5 ministrów, którzy popierali Brexit.
Między innymi jest to Michael zadłużone Kocz, miasta. Miasta zadłużone. Czyli renegocjacji tej umowy. Panie doktorze, powiedzmy, co się stanie, jeśli ta... jeśli premier Wielkiej Brytanii Theresa May zostałaby odwołana, czy ten draft porozumienia trzeba będzie wyrzucić do kosza i znów zacząć rozmowy z Unią Europejską? To będzie zależało od tego, co będzie się działo dalej. Znaczy albo będą przyspieszone wybory, albo zostanie mianowany tak zwany premier techniczny. Theresa May odwołana, wariatką. Się, niezależnie od tego... Anglia... Wraca do Unii Europejskiej. Theresa May obwołana wariatką. Anglia wraca z powrotem do Unii Europejskiej. A z pana doktora punktu widzenia jako eksperta, który scenariusz tutaj jest bardziej prawdopodobny? Najgorsze jest to, że w tej chwili wszystkie scenariusze są na stole, łącznie z utrzymaniem premier May u władzy, nierozpoczęciem tej procedury i głosowaniem na początku grudnia w Irpignin na temat tego porozumienia. A tutaj z arytmetyki parlamentarnej też wynika, że premier może mieć poważne problemy, nawet jeżeli teraz przetrwa, prawda? Dokładnie tak. I znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli będzie trzeba prawdopodobnie próbować renegocjować w ostatniej chwili to porozumienie, które zostało zawarte, a Unia Europejska, ponieważ wynegocjowała do siebie korzystne warunki, wcale nie chętna do tego, żeby te rozmowy jeszcze raz otwierać i dać Brytyjczykom szansę na renegocjacje, ale może być do tego zmuszona, jeżeli stanowisko brytyjskie będzie sztywne, a wtedy będzie groziło wyjście tak zwane bez porozumienia, które tak czy inaczej dotknie zarówno stronę brytyjską, jak i Unię. Tak czy inaczej dzisiaj 27 unijnych krajów zaakceptowało porozumienie brexitowe, ale formalnego porozumienia, jak słyszeliśmy, ciągle jeszcze daleka droga. Czas antenowego dzisiaj tak mało jak czasu na porozumienie w sprawie brexitu, oczywiście zachowując proporcje, więc to już wszystko w dzisiejszej, w tej części programu. Bardzo dziękuję, dr Krzysztof Winkler, Uniwersytet Warszawski. A teraz czas na drugą część programu. Świat w powiększeniu. Polska pomoc rozwojowa, więc wsparcie, którego nasz kraj udziela krajom potrzebującym, dotyczy m.in. Afryki Wschodniej. Jednym z krajów tego regionu jest Tanzania. Na miejscu był nasz redakcyjny kolega Paweł Drost. Leżąca w środkowo-wschodniej części Afryki Tanzania dla Europejczyków jest przede wszystkim celem wakacyjnych wyjazdów. Jednak to nie turystyka napędza tańzańską gospodarkę, ale rolnictwo. Ocenia się, że nawet 3/4 Tańzańczyków jest związanych z produkcją rolną, więc jeśli zdarzy się susza lub choroby dotkną zwierzęta w tańzańskich gospodarstwach, boleśnie odczuwa to cały kraj. By poprawić sytuację, rząd Tanzanii stara się inwestować w edukację nowych specjalistów. Wielu z nich skończy jedną z 8 szkół LITA, czyli Livestock Training Agency. To rodzaj technikum rolniczego, takiego jak to w miasteczku Tengeru w północnej Tanzanii, blisko 50 km od stóp Kilimandżaro. By now we have about 500 students. But the number... W tej chwili mamy blisko 500 uczniów, ale wciąż przyjmujemy kolejnych. Nauka trwa zwykle 2-3 lata, w zależności od trybu nauczania, który wybierze dany uczeń. Niemal wszyscy, a więc 500 ludzi, mieszkają tutaj, na miejscu. But otherwise by now we have put 500. Kolejna sala wykładowa. Zadłużone miasta. Zadłużone. Co teraz robicie? Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Uczycie się? A czego? Mikrobiologii. A, mikrobiologii. Za chwilę rozpoczną się zajęcia z parazytologii w laboratorium. Będziemy szukać pasożytów, które być może zagnieździły się w zwierzętach hodowlanych, ale zanim będzie badanie, potrzebne są próbki i próbki za chwilę pobierzemy. Od kogo? Od krów, które tutaj są hodowane na terenie kampusu. And before collecting the sample, you are supposed to know the... Ale zanim pobierzecie próbki, pamiętajcie, musicie poznać historię badanego zwierzęcia. Jak wygląda jego typowy dzień, w jakiej części farmy zwykle przebywa i ile ma lat. Zróbcie notatki o stanie jego zdrowia. Take notes, their health status. Próbki pobrane,
załadowane do specjalnej przenośnej lodówki i teraz do laboratorium. My name is Dr. Masanja Rugarong. Dr. Masanja Rugarong. Jestem nauczycielem w laboratorium parazytologii w szkole LITA w Tengeru. W tym laboratorium mamy mikroskopy i szereg innych urządzeń. Są niezbędne podczas badań w zakresie odkrywania pasożytów zwierząt. Tu szkolimy naszych uczniów. Duża część tego sprzętu zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Zadłużone miasta. Dzisiaj w laboratorium parazytologii w Tengeru mogą odbywać się pełnowartościowe lekcje, ale zanim polska pomoc trafiła na miejsce, było zupełnie inaczej. No jak było wcześniej, trudno. Sytuacja, jeśli chodzi o wyposażenie, stare urządzenia zdewastowane. Mówi dr Maciej Glockiewicz, lekarz weterynarii z SGGW w Warszawie i Fundacji Nauka dla Rozwoju, który prowadził w Tengeru zajęcia z parazytologii. To jest coś, co myślę, że bardzo dobrze wyszło. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Ja osobiście bardzo skorzystałem, bo spotkałem się na przykład z pasożytami, których no po prostu nas w Polsce nie ma. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone. Chcemy go skończyć w ciągu kilku tygodni. Tutaj będziemy skupować mleko i z niego produkować ser, którego nauczyli mnie robić Polacy. Nasz ser nazywa się po prostu ser Tengeru i jest znacznie łatwiejszy. Zadłużone miasta. Miasta zadłużone.